Tylko na tegoroczne ferie przygotowaliśmy, no myślę, że sporo atrakcji, bo od początku ferii mieliśmy coś przygotowane dla mniejszych dzieciaków. W zeszłą środę robiliśmy z młodszymi dziećmi tak zwane mobile. Były to, jest to forma zabawki podwieszanej, która akurat w formie motylków było przylepiane do obręczy i pod wpływem powietrza taka zabawka się porusza. W czwartek robiliśmy gry i zabawy, takie świetlicowe, różne konkursy. W zeszły piątek, mówimy tutaj o zeszłym piątku, były warsztaty dekupażu. W tym tygodniu zawody w tenisa stołowego. W środę były warsztaty koralikowe. Robiliśmy z małych koralików i żyłek bransoletki. No i dzisiaj pieczemy ciasteczka serduszkowe, w związku z tym, że jutro mamy walentynki, to dzisiaj pieczemy serduszka, a jutro organizujemy też konkursy walentynkowe, zabawę walentynkową z nagrodami, także zapraszam serdecznie. Chodź. A na czym? Aha, na tej klaszce dużej? Ferie w Remizie spędzamy bardzo fajnie, bo robimy różne gry i zabawy. Mieliśmy konkurs tenisa stołowego, teraz upieczemy ciastka i ogólnie fajnie. Jutro będzie dyskoteka walentynkowa. Nie jest tak źle. Nie mamy aż tyle miejsca. No mamy różne gry i zabawy w Remizie tutaj. Teraz akurat pieczemy ciasteczka. I jutro będziemy mieć walentynki. Taką dyskotekę walentynkową. W środę mieliśmy konkurs ping-pongowy. I po prostu fajnie się bawimy. Zainteresowanie jest raczej wśród dzieci, które tutaj blisko mieszkają. No jest to kilkanaście osób dziennie. W zależności, bo jest tak, że dzieciaki przychodzą, wychodzą. Nie ma, że na przykład jest zorganizowana grupa jednocześnie, że jest dużo dzieci, ale myślę, że wśród dzieci, które tutaj zawsze są, ferie cieszyły się zainteresowaniem. Zobacz, tu będę. Dobra, fajna.